Sarepta ce na zustrić ludaj, ludaj jaki coś w swoim życiu szukają. W 99 roku jest to parochom w Krynici. No i tu jakby podumał, co trzeba tu jakby wytworzyć czy Sareptu w Nowici i była stare prychostwo, które cerkwa nasza odzyskała, też cej tym, w któremu narodził się Bohdan Ihor Antonicz. Nie? No, i tu jakby począłem tworzyć jakby ciu bazę w Nowici. Cej pierwszy dzień my zrobiły późniejsze jedna chata, druga chata, jakieś dwa spichlerze. No, dwa roki temu my pobudowały taką wielką stodołę. I można powiedzieć, w nich jakoś tak mają ocej taki majuchadny, ciekawy osredok. To jest czwarty raz, jak ja przybył na Sareptum. Pierwszy raz ja pobywał u Komańczy na gimnazjnym taborze. Teraz to trzeci rok, jak przyjeżdżał na licealny tabor do Nowici. Co mnie tu przyciąga, to przede wszystkim to niesamowite zustić z ludźmi, młodymi ludźmi z bahatoch miejsc u Polski. Tu możemy zustić się jako jedna wielka wspólnota, niezależnie od tego, zwitki my je, z jakich są nasze dzidy. My możemy znaleźć kompromis, my możemy odjść do schody, my możemy także przede wszystkim wejść z sobą różne zajęcia, ale przede wszystkim to, co jest sutą tego taboru, to modlitwa. My mówimy, ale to jest dla nas także modlitwa, którą my odczuwamy. Na pewno w moim wypadku to jest modlitwa, jaką odczuwają dużo głębsze niż w mojej parafialnej wspólnocie. Znajmy, jaka sytuacja jest w tej chwili z młodzią, jaka jest przyjmania cerkwy, Boga, modlitwy. Po prostu jakoś tak dziwne, że ci ludzie potrafią przyjechać do Nowici, gdzie właściwie oni są w pustyni, gdzie nie mają jakichś takich współczesnych tych wydumanych rzeczy jak internet, komputery, po prostu to wiadomo, co dla nich duże ciężko. One znajmą, że młodzież w tej chwili nie potrafią z sobą wrze mówić, spiłkować się, nie? Ewentualnie tam maile, smsy, Facebooki, to jest taka forma komunikacji. A tu one poczynają z sobą mówić, nie? Znaczy, one po prostu jest dane jakby na siebie, nie? Oni musiać sobą mówić, musiać sobą spiłkować się. No i one poczynają sobą mówić. To takie dla mnie takie dziwne, że one potrafią no, denno, przynajmniej dwa razy i ty na modlitwę, nie? Rano i wieczorą. No to znaczy tak mówię się, że one nie chodzą. A tu dla nich to nijaka problema. Prawda, że Sarepta jest religijna i modlimy się z ranku i wieczorą, ale to jakby dla każdego z nas to jest także ważne i nie tylko przyjeżdżamy tu, żeby zustrzyć ludzi, ale także, żeby się pomolić, żeby się wytyszyć, żeby mieć czas, żeby podumać, bo normalnie w roku szkolnym nie zawsze mają czas, żeby się je zabijane. A tutaj właśnie możemy to zrobić. No, na pewno pryścił Rik aż tak się nie dumaje pro Boga, jak tutaj. To jest takie, że się przyjrzeć i można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy na temat właśnie religii. Ja myślę, że oni tu tworzą tę modlitwę. Oni po parafiach przychodzą i co im dano jakby z zowni, a tu oni śpiewają, oni po prostu jakby je w centrum to wszystko. Najważniejsze w tym wszystkim, że oni jakby tu na Sareptach potrafią zasmakować, czym jest modlitwa. Że modlitwa to może być też coś harnego, coś dobrą, że modlitwa może smakować, nie? Jak to ktoś kiedyś mi skazał, że na Sarepcie winy jakby szejno począł i nauczył się modlitwy, szejno popatrzył, czym jest modlitwa, bo wiadomo, jakie czasy jest. No, średni po prostu ludzie mają takich harnych, innych propozycji, że ciężko jakby nakinąć ludzi, niż co. Masz buty w cerkwi, masz małytyś, a
bo taka tradycja, nie? On po prostu musi poczuć, że to jest dla niego dobre, że to w czym się mu tam pomagaje. Że to jest taki hardny czas przewedeny z Bogiem. Mimo służby molimo się, ale також є такий виїзд, на якому ми зустрічаємо своїх приятелів, на яких не бачимо на щодень. Вони з'їжджаються з цілої Польщі. І так, направду, можемо приблизитися до них. Я їх знаю від багатьох років. І ми, може, якось пов'язані. Я з Михайлом знайомося 13 років, наприклад, такі. І, наприклад, в Лігниці, де я живу, то не маю... всіх таких приятелів, як тут, що таке Сутуленка, або українці. І люблю таке товариство. Відповідає мені таке. Атмосфера, це, наприклад, дуже файна атмосфера. Всі для себе мили. Ну, чуємося, як в родині. Це є одна така велика родина, то та Сарепта. І думаю, що це власне теж ціль тої Сарепти, щоб всіх наших людей, лемків чи українців, єднати, щоб та молодість спотикала разом. Чуємо, бачимо, що люблять співати, українські пісні. І також бачу, що в більшості також вони говорять між собою на українській мові. Трошки на київські говірчі. Так що, думаю, таке, хіба чуєш таке трошки відродження тої мови. Ja żywu w Serdowyści, które takoż w pewnego rodzaju asymiluje się. Je tu troszkę moich druzów z Elbląga, je dwie osoby, którym można skąd tu przyjeżdżać takoż z tego powodu, że możesz tu zostać swoich druzów z różnych kutoczków Polski i takoż możesz ich przede wszystkim bezstydować powrócić swojej rodzinnej mowy. A osoby na naszym taborze je duże mocno pilnują o to, żeby spiłkować się rodzinnej mowy. Сьогодні молодь йде на студія і пізніше виявляється, що вони вже десь йдуть там до Кракова, до Варшави, вони вже, наприклад, не потрапили взагалі заглянути до церкви. Не? Це щось не так, бо тут батьки наказують того, а тут якби нам йдеться про це, щоб вони, щоб це був їх вибір такий розумний. Бо я якби надіюся, що в них це в голові лишається, не? Це, що вони пережили. Не? І навіть як вони відійдуть від того, відійдуть вір цього життя, то вони щось там в голові, то значить будуть мати до чого вертати, до чого ще там віднести.